dla każdego wyborca. Ci, którzy tutaj wystartowali wcześniej po maratonie ekonomii. Proszę, proszę, szczęśliwy zawodnik na ostatnich metrach, również który pozdrawiam Olsztyńską publiczność. I proszę, poza piątki oczywiście. O właśnie, jeszcze. To dla Państwa. A my im dziękujemy. Chorna usłyszał nas już na mecie. Kusiejczyk, Szydłowo. Brawo, Heniu, gratulujemy. Wodę banana? Nie. To wodę, wodę trzeba mu dać. Szymon, Bardia, Lizba Gwarmiński. Brawo, Szymon. Jedna z młodszych zawodników i już na mecie. Gratulujemy. Przypominamy zawodnikom, ci, którzy zostali się do koszyka po lewej stronie przy wyjściu z tej strefy na biegaczy. I w lewo udajemy się do amfiteatru, tam na czeka posiłek regeneracyjny, a tutaj w namiocie można skorzystać z bezpłatnej ochrony biologicznej. Tadeusz Czerwojewski, Olsztyn. Gratulujemy. Prezydent Olsztyna powiedział, oczywiście bardzo liczna grupa zawodników z Olsztyny wystartowała w tegorocznym trzecim półmaratonie. Jakub Ołowski Biskupiec. Kamil Chodorowicz, Morun. Karol Kowalski, Dobrocie. Kolejny, ale jak to szczęśliwy, bo już na mecie. Proszę, ogromny wysiłek. Zawodnik. Ale do co? Dobry, duże brawo. Robert Kalwas, Olsztyn. Brawo, Robert. Poprosimy służbę medyczną tutaj na metę. Służbę medyczną z namiotu, bo pani poprosimy go tutaj. Jak tam kolega? Dobrze. I kolejni zawodnicy. Tam po tej stronie obok idzie kafę. Za chwilę będzie pierwsza kobieta. Jeszcze nie. Krzysztof Jędrzej, Lizba Gwarmiński. Brawo Krzysztof, gratulujemy. Wywierzyła, gratulujemy. Godzina 26.06. A druga to zawodnika, zawodniczek, która jest 20. Już na mecie. Hej, hej, hej. Dużo brawa. Martyna Warta, mój kowal. Gratulujemy. Kolejny zawodnik, gratulujemy. Każdy otrzymuje pamiątkowy medal. Dzięki, gratuluję. Kolejny zawodnik, dużo brawa. Trzecia zawodniczka, numer 72. Rok temu była druga. Dzisiaj Krzysia na mecie. Gratulujemy. Bardzo na konarze. Działu dobry. I kolejni zawodnicy. Dużo brawa, dużo brawa. Krzysiu, półmaraton Jakubowy. Poczyna, że mogą nabić szybko. Po pierwsze tylko, nie ukrywajmy się nawet tylko z górki w niektórych momentach. Ale później
drugiej części to wszystko się odbija. Starałem się minimalnie, nawet zwolniłem. Ogólnie nie biegłem równo, bo się po prostu nie dało. Na podbiegu zwalniałem, na zbiegu minimalnie przyspieszałem. Okej, kolejni zawodnicy, Paweł Krzyżkowski, na razie zawodników, zaczynamy tam na zawodniczki brawa. Antoni Cigańczuk, Woda Gdynia, wielkomistrz Olimpii Świata, w białym czerwonym koszulce, biało-czerwonej czapeczce. Antoni Cigańczuk, gratulujemy. Bardzo usłuchany zawodnik, proszę Państwa, już na mecie. Mistrz Świata w maratonie. Miód zamawiałem, miód! Ojonia jest bez trzustki! No, żyje! Gratuluję! Idzie 14. Magdalena! Olsztyn! Gratulacje! Andrzej Kamiński, Olsztyn, to jest do 24. Gratuluję! Kolejna zawodniczka już na mecie. Brawo, brawo. Ratowników będziecie podać na mecie. Halo, tutaj na mecie podejdziecie. Podejdziecie do ratownika, będziecie go prosimy tutaj na mecie. Znam się o kolego. Kurczę, że mi się ładnią. Taki wysiłek, rzeczywiście ogromny wysiłek. Brawa, brawa, a kolejny zawodniku. Brawa. Kochani, przechodzimy do strefy wysiłku na teatru. Brawo, brawo, Thank you.
Poza konkurencją. Ja miałem poza konkurencją? Na zająca i wypadałem. Zająca jest cieka. 560 osób na mecie. Wystartowało ponad 700. Czyli jeszcze około 200 osób. Będziemy tutaj czekać, dopingować, gratulować. Bo to ogromny trud wysiłek przejść z Romanem Jakubowi. Prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz, już zawiesił punktowy medal. Nie interesują mnie medale. Gratulujemy. I kolejna super dziewczyna, brawo. Numer 307. Jak tam? Gratulacje. Skończone. Tak? Tak. 670. Pani koleżanki z klasy. A ja chciałam radę o podejść. Pani mnie radę. My co nas szybki. Tak powoli, powoli, najpierw sobie pani usiądzie, chwilę pani się siedzi. A ile stoi? Pani posiedzi, dobrze. Proszę bardzo. Ale za gorąco. Za gorąco. Rok temu nam zadał się do gorąco. Brawa, brawa, raz obejrzyjmy 113. Już umieszczuję. Szczęśliwa. Na mecz. Brawa, kojnica, szczytna. Gratulujemy, duże brawa, rzeczywiście. A powiedz mi, praca była trudna? Bardzo. Ale za rok przejdziesz do Olsztyna? Oczywiście. Zapraszamy. Kasia z Martą tak zasuwa, że do mety i już do biegu. Gratulujemy, 71 i 92. Jej koleżanka także z Olsztyna. Olsztyna. Wiadomo, kto będzie, to przez rok rządził go. To jeszcze raz można. Maraton jest potrzebny. Proszę Państwa, z numerem 618. Duże brawa, duże brawa. Już nie młody, ale szczęśliwy. Ale skandal, wyciągnęli się za kilometr na 3. Co się stało? Nie, ciągnikami. Ale pan z Sajnówki, tak? A żona już czeka. Młoda, wiadomo. Z minutę, no tak. Już chodzi piwo, także już. Damy radę? W porządku. Dziękuję za serce. Gratulujemy. Tak jest, tak jest. Serduszko organizatorów. Gratulujemy. Ostatni kilometr jak się wreszcie pamiątkowe medale. Super. A to i ja zasłużyłem. Dzięki. No to pytanie mam do ciebie. Poczekaj. Skąd zainteresowałaś? No tak.
Ale dla dzieci proszę. Jak zadowolona, szczęśliwa jesteś, że tata ukończył półmaraton? Bardzo. A lubisz jajka w majonezie? No, lubię. To jest tu dla ciebie dodatkowy majonez. Skręć w lewo, pani ci podrzucuje majonezem. Kultowy polski. Brawo, pani Aniu. Witamy na mecie. Pani Ania, mistrzak oczy. Brawa dla pani Ani, brawo. Brawo, brawo. Proszę, podnieść banana w nagrodę, nie? Wody, tak jest. Ale to trzeba zdać, nie? Pani Ani, jedno pytanie, zaraz pani mówię, nie? Gratulujemy, brawo, jeszcze panie mam dla pani. Gratulujemy. Proszę, proszę. Duży brawa. Witamy, pani. Witamy na mecie. O, świetnie. Kasia Krapałowska, Kolno, koleżanki, już na mecie. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. I jak było? Ciężko? No to banana w takim razie. Dzięki, super. Super, co? No proszę. Dzięki. Proszę bardzo, bananka. Dziękuję. Gratulujemy rzeczywiście. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań. Jak to jest, co? O, to jest już śmiechnięty, bo wszystkim cierpienie zadaje. Poza tak skarbie? Patryk, Patryk, brawo, brawo, Patryk. Jesteś wielki, ukończyłeś półmaraton. Gratulujemy tobie. Gratulacje. Wodę dajcie. Wodę już. Proszę państwa, to był już ostatni zawodnik, tak? Ostatni zawodnik. 2 godziny 54 minuty. 45 sekund i oficjalny wynik. Proszę państwa, już wszyscy dotarli do trzeciego półmaratonu jakubowego. Zapraszamy do amfiteatru na dekorację zwycięzców trzeciego półmaratonu jakubowego.